pora zgotować Wam flesza. Bon appétit! Cisza w sprawie moda do Gothica 2 o nazwie Kroniki Myrtany została przerwana. W sieci pojawił się materiał wideo dający do zrozumienia, że wszystko idzie zgodnie z planem. Ten brak aktywności oznacza wyłącznie, że prace nad prequelową historią są bardzo intensywne. Kiedy zagramy, wciąż nie wiadomo. ...zrobić przez ostatnie miesiące... Pulsating with toxic blood, too dangerous to touch. Już od kilku dni dostępny jest nowy dodatek do szalenie popularnego Pad of Exile o nazwie Blight. Od dziś jednak mogą się nim pobawić konsolowcy. Wprowadza on nową ligę wyzwań, w której zmierzymy się z tytułową zarazą mogącą przejmować kontrolę nad zainfekowanymi. Rozgrywka łączy w sobie też elementy Tower Defense. THQ Nordic zapowiedziało nową grę, taktyczny spin-off This is the Police o nazwie Rebel Cops. Ma on zaoferować 15 godzin rozgrywki i ukazać się na wszystkich platformach już 17 września tego roku. Całość wygląda bardzo przyjemnie, a i fabuła oparta o rozbijanie mafii zdaje się ciekawa. Za niewielką cenę, miła rzecz. I zgodnie z zapowiedziami dziś pojawiła się nowa gra z uniwersum Resident Evil, a jest nią Project Resistance. W sieci pojawił się zaledwie teaser, ale wygląda na to, że przecieki miały rację. To kooperacyjna strzelanka do 4 osób, gdzie zmierzymy się z różnymi stworami z laboratoriów Umbrella Corps. You know what he thinks of me. Dobre i złe wieści dla osób czekających na Gridfall, czyli RPGa od Focus Interactive. Z jednej strony miło słyszeć, że gra nie będzie uzbrojona w zabezpieczenia de novo, z drugiej zaś potwierdzono, że nie otrzyma ona także ani DLC, ani wsparcia dla modów. Przynajmniej nieoficjalnego, więc kto wie. Intent on making our lands their own. I Cube World powróci na salony, albo chociaż na Steama na przełomie września i października. Choć pozornie wszystko wpisuje się w minecraftowego ducha, to mamy tu do czynienia z masą RPGowych systemów. Od questów przez crafting po eksplorację z walką na czele. Nie ma ani słowa o Early Access, więc chyba jednak pełniak. Ale że słoń zrobił kawałek o Borderlands? Wow!